Dzień dobry, witam Państwa. Jakub Wojtaszewski, redakcja Piątki 24. Dzisiaj w naszej redakcji mamy wyjątkowego gościa, bo chyba po raz pierwszy w naszych progach pan Romuald Zawodnik, kandydat Komitetu Wyborczego Wyborców Wspólne Pionki w drugiej turze wyborów na burmistrza Pionek. Jesteśmy na finiszu kampanii wyborczej. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, nie będzie problemu z liczeniem głosów, to za 4 dni powinniśmy poznać człowieka, który będzie rządził Pionkami przez najbliższe 4 lata. Witam pana serdecznie, panie Romualdzie. Dzień dobry. Na początek zacznijmy od kampanii. No, ostatnie dni, to ciężko to mówić o kampanii, to raczej czarna kampania, brudna wojna, mało merytoryki, dużo wyzwisk na zasadzie błota, które się przyklei. To wszystko się przetacza przez internet. No, im bliżej wyborów, tym bardziej to się dzieje ze zdwojoną siłą. No chyba, jak biblijnie można powiedzieć, kto jest bez winy, niech rzuci kamień, bo chyba i zwolennicy jednego kandydata i drugiego stosują różne tam dziwne metody w internecie. Jak pan do tego się odnosi, jak pan to odbiera? To znaczy, ja nie zauważam brudnej wojny, brudnej kampanii. Wręcz odwrotnie, wydaje mi się, że na mieście jest w miarę spokój. Nawet plakaty, które moje poprzednio były zaklejane, dlatego nie uczestniczyliśmy w ogóle w wojnie plakatowej, bo to jest taka trochę żenująca sprawa. I które pojawiły się 2 czy 3 dni temu, wiszą, nie są zrywane, więc uważam, że jest to pewien jakby wzrost kultury wyborczej, a nie na odwrót. Mój komitet nie prowadzi żadnej brudnej kampanii wyborczej, ponieważ my się nie zajmujemy kandydatem. Z definicji kampania brudna to jest kampania, która jest niemerytoryczna, kiedy konkurenci zajmują się sobą, swoimi rodzinami. Ja dostrzegam to po drugiej stronie, kiedy widzę wpisy dotyczące nawet mojego zmarłego wiele lat temu taty. To jest rzecz, która mnie rozczarowuje. Ja chcę rozmawiać merytorycznie o mieście. Nie znajdziecie Państwo w mojej kampanii żadnych personalnych odniesień do konkurentów czy do konkurenta obecnie. Miałem ochotę i Państwo tutaj sugerowaliście również, miałem nadzieję, że odbędzie się między nami merytoryczna debata. Tęskniłem do niej, dlatego że debata, którą Państwo, zresztą gratuluję sprawności organizacyjnej, uprzednio zorganizowaliście, w gronie 9 kandydatów z natury rzeczy była mniej merytoryczna i siłą rzeczy mogła tylko pobieżnie traktować się o problemach miasta, ponieważ było nas aż 9. Każdy chciał się zaprezentować w tej krótkiej jednak swojej dwuminutowej wstawce jak najlepiej. Sądziłem, Państwo zresztą wydaje mi się również, że debata 1 na 1 w drugiej turze, bez względu na to, czy to jestem ja, czy będzie to mój konkurent, będzie zawsze bardziej merytoryczna, będzie dotykała rzeczywistych problemów miasta i mieszkańców i żałuję, że do takiej debaty nie doszło, nie z mojej winy, ja jestem na nią gotów nawet w tej chwili ją odbyć. Jako jedyny komitet mój prowadził 2-krotnie spotkania z mieszkańcami, czego ile mi wiadomo, żaden inny komitet nie zrobił. I to pokazuje tą tęsknotę do merytorycznej rozmowy o mieście. Mhm. Tak, pan oceni... Dlatego nie poczuwam się i ja tutaj się nie zgadzam z tym, że jest prowadzona brudna kampania wyborcza. Natomiast jeżeli ktoś kseruje stare zagożdżonki, a potem pojawiają się w internecie wpisy dotyczące przeszłości przed iluś tam lat, to na pewno nie mój komitet i na pewno nie osoby ze mną związane. Pojawiła się inicjatywa, którą ja też obserwowałem na mieście i zastanawialiśmy się, czy się do niej odnieść. Na forum internetowym portal dotyczący niechęci wobec obecnego włodarza miasta. No właśnie, to było postawione się... dość ostre. Ostro to postawili wyeliminować Janeczka. Czy uważa pan, że to jest dobra metoda? Bo to przed drugą turą, tak? Czyli dwóch kandydatów, więc trudno się spodziewać, że to byli zwolennicy, nie wiem. Proszę Państwa, ja generalnie uważam, że sprawy publiczne dorastają do tego, aby zajmować się nimi w sposób poważny. Natomiast jest prawdą, że emocje, zresztą wzbudzane moim zdaniem przez drugą stronę, budzą jakąś reakcję. Jeżeli ktoś straszy pracowników w szkołach, że szkoła zostanie rozwiązana, co jest nieprawdą. Żadnej szkoły nie będę rozwiązywał, nie mam takich planów, nie tędy droga. Jeżeli ktoś odbywa spotkanie w godzinach pracy z pracownikami w MZUK-u i straszy ich, posługując się kłamstwem, że ja rzekomo podczas debaty, podczas spotkania z wyborcami, które Państwo nagrywaliście i można sprawdzić, że ja rzekomo mam rozwiązać MZUK i wszystkich pozwalniać, czego chyba potwierdzi Pan, podczas tego spotkania w ogóle nie było.
To jest brudna kampania, to jest oszustwo, to jest zastraszanie ludzi, to jest wprowadzanie zamętu. Ja takiej kampanii nie prowadzę, dlatego ja uprzejmie proszę, nie zgadzam się na sformułowanie, że jest prowadzona brutalna kampania, przynajmniej nie z mojej strony. Znaczy, ja natomiast jeżeli... Ja się do pana, bezpośrednio do pana komitetu lub do pana bezpośrednich współpracowników, tak, bo to nie ma pan wpływu na to, co się dzieje, no ale... Jednak no, chyba przyzna pan, że profile na Facebooku, wyjmować Janeczka, wieszanie plakatów lub nawet nawoływanie o tym profilu, przysyłacie kompromitujące materiały, no to chyba nie da się tędy drogę, tak? Proszę państwa, jeszcze raz powiem. To miasto jest w wystarczająco ciężkim położeniu, żeby się zająć miastem, a nie osobami. Niemniej jednak, jeżeli te osoby ewidentnie prowokują społeczeństwo, zastraszając, nastraszając, przekupując, bo ja znam też o pewne sugestie dotyczące praktycznie przekupywania ludzi różnymi zachętami, to wzbudza reakcję. Szczególnie jeżeli są to ludzie młodzi, to ta reakcja bywa żywiołowa i spontaniczna. Jak pan wie, ona jest niezgodna z prawem wyborczym o tyle, że w kampanii wyborczej, w momencie kiedy ona jest ogłoszona, uczestniczyć mogą tylko zgłoszone, zarejestrowane komitety wyborcze. Komitety wyborcze mają obowiązek każdy materiał swój sygnować swoją nazwą i my to czynimy. Natomiast trudno mi też powiedzieć, że inicjatywy gdzieś oddolne i spontaniczne, których życzymy sobie poza kampanią, bo życzymy sobie, żeby społeczeństwo było aktywne, żeby się włączało, szczególnie jeżeli to dotyczy młodych ludzi, to z jednej strony mówię, nie zgadzając się z formami pewnymi wyrazu, które są mi obce. Obce chociażby z tego powodu, że jakby pan poszukał w tych zagrożdżonkach i w tych materiałach sprzed kilku lat, to na podobnym znaku przekreślonym pokazywano moją twarz z napisem Wanted, prawda? Kto zna angielski, to wie, o co chodzi. Dlatego trudno też, żebym ja w tej chwili popierał coś, co dla mnie było przykre, również kiedyś. Dlatego mówię, nie zgadzając się z tymi formami wyrazu, jednocześnie mam świadomość, że jest to pewien ruch spontaniczny, wywoływany jako reakcja na bardziej skandaliczne, bo że tak powiem, wspierane autorytetem urzędów, w których niektóre osoby działają. Mój komitet nie ma z tym nic wspólnego. Natomiast nie chciałbym również, żeby pan, mój konkurent, straszył tych prawdopodobnie młodych ludzi, działających w moim przekonaniu w dobrej wierze, w ten sposób. Chyba lepszym rozwiązaniem byłaby próba spotkania się z nimi. Zawsze spotkanie, w które ja zawsze wierzę, każde spotkanie, jest możliwością wymiany czasem trudnych doświadczeń. Ja spotkań z ludźmi się nie boję, ja za nimi tęsknię i ich oczekuję. Jeżeli panowie pamiętacie, to ja wprowadziłem w czasie swojej kadencji regularny cykl spotkań ze wszystkimi. One nie zawsze były przyjemne. Te przyjemniejsze to spotkania z radnymi powiatowymi, a w ciągu 4 lat obecne władze miasta takiej tęsknoty i takiego spotkania ani razu nie zorganizowały. Spotykałem się regularnie, o ile dobrze pamiętam, raz na kwartał, z przedstawicielami wszystkich partii politycznych. Wszystkich siadaliśmy, które chciały usiąść, niektóre było im w tym towarzystwie niewygodnie i nie zasiadały, ale ja zapraszałem wszystkie po to, żeby porozmawiać o aktualnym stanie miasta, o sygnałach, które docierają w różne środowiska i które warto wychwycić. Ja takie regularne spotkania odbywałem i również odbywałem regularne spotkania w każdej dzielnicy z mieszkańcami. Te spotkania zawsze są trudne, dlatego że, jak państwo wiecie, tych emocji im niżej, tym więcej. One dotyczą czasami prozaicznych rzeczy, drobiazgów, które przeszkadzają w codziennym życiu i które tym bardziej ludzi irytują, że wydają się tak proste, że tak łatwe do rozwiązania. Ja takie spotkania odbywałem. Z tego, co mi wiadomo, obecne władze takich spotkań nie organizowały i w kampanii wyborczej widać również, za takimi spotkaniami nie przepadają. Ja myślę, że spotkanie mojego konkurenta w sytuacji, kiedy nie radzi sobie z jakąś spontaniczną akcją, z tymi ludźmi, chyba spotkanie, chociażby na Facebooku również i napisanie, uprzejmie zapraszam, porozmawiajmy. Rozładowałoby te emocje i byłoby właściwą reakcją, natomiast straszenie prokuratorem to kiedyś przepisywano mnie, a nie drugiej stronie. No co się zmieniło? Z tego wynika? No właśnie, pan też ma jakieś negatywne doświadczenia z tym związane, bo często jednak te sprawy sądowe są panu przypominane. No, obiecaliśmy, że będziemy tych starych kototów odgrzewać i tego nie będziemy, tak? Ale jednak no... Proszę uprzejmie, mogę się do tego odnieść. Proszę państwa, ja miałem
Dobrze te mity, że tak powiem, obalać. Nie chcemy tak głęboko w tą historię wchodzić. Każda z moich inwestycji była kierowana do zbadania przez CBA, przez prokuraturę. Ja przypomnę przesiewanie, przez mierzenie przez pana Mazura piasku w tym nielegalnym wysypisku śmieci, kiedy wybraliśmy profesjonalną, najtańszą, dwukrotnie tańszą niż inne oferty firmę, która to zrobiła szybko i sprawnie. To nie ja. To moje delegacje poddawano lustracji przez organa ścigania. Nic z tego nie wyszło. To moje papiery, z tego co wiem, trzykrotnie w urzędzie były wertowane, sprawdzane, żeby cokolwiek w nich znaleźć, ale jak pan wie, nie znaleziono. To ja odbyłem dokładnie bodajże 4 sprawy sądowe. 4. I to mogę powiedzieć. Jedna to była sprawa, którą wytoczył mi pan Mazur i którą przegrał. Druga sprawa to była sprawa wytoczona mi przez panią wtedy Grodkowską radną, panią Klich i pana Jana Sieka, którą również przegrali. Czyli wytoczone mnie, a nie ja im. Trzecia sprawa mnie wytoczona, również przez pana, którego nazwiska teraz nie pamiętam, która została umorzona. Natomiast ja wytoczyłem dokładnie 2 sprawy. Jedną sprawę wygrałem. Jak się okazało, to dotyczyła rodziny państwa Mazurów. Wypisywane były w internecie na tyle drastyczne pomówienia wobec mnie i mojej rodziny, że uważałem, że gdzieś należy przerwać ten łańcuch swobody wypowiedzi pod pseudonimami, rzekomo anonimowej, która krzywdzi ludzi. Ja tę sprawę wygrałem i znaczące odszkodowanie pan Mazur z żoną musieli mi wypłacić. A więc nie dotyczy to mnie i moich działań, ale odwrotnie, kogoś, kto mnie krzywdził. I jeszcze jest jedna sprawa, która jest w toku, która dotyczy wpisów pod pseudonimem ASP, wiadomo, kto się pod tym skrywał. Sprawa jeszcze się nie zakończyła, toczy się bardzo wiele lat. Uważam, że i ja ją wytoczyłem. Ja wytoczyłem z tego wynika 2 sprawy, a przeciw mnie było co najmniej 3. Jeżeli więc na zasadzie będą dawać rowery, okazuje się, że kradną rowery, zna pan ten dowcip, to jest to nieporozumienie. To nie ja wszczynam i wszczynałem, ale wobec mnie wszczynano. Natomiast mnie przypisywano te sprawy sądowe. Dzisiaj okazuje się, że tą drogą zamierza podążać mój konkurent, ale to jest jego sprawa. No, można zaryzykować stwierdzenie, że budzą panowie skrajne emocje, mają panowie tyle samo zwolenników i przeciwników. A jednak po raz trzeci spotykacie się w drugiej turze. Ponownie Marek Janeczek, Romuald Zawodnik. Któreż kandydatów przez do tej pory przewinęło się, już nie zliczę ilu. Skąd ten monopol na duet Janeczek-Zawodnik? Czy to nie jest tak, że jeden nie może trochę żyć bez drugiego? Wzajemne straszenie się, będzie rządził Janeczek, dojdzie do władzy Zawodnik. To czy niekoniecznie. Proszę zauważyć, ja w pierwszej kampanii, w której startowałem, tak naprawdę pan Janeczek został wyeliminowany w pierwszej turze wyborów. Ja w drugiej turze wyborów zmierzyłem się z panem Janem Siekiem. Nie powiem, że to nie była dla obu nas bolesna kampania. Wcześniej byliśmy przyjaciółmi, kampania również i sposób prowadzenia. Dla mnie pierwszy raz wtedy w niej uczestniczyłem. Dlatego też te rzeczy, które się działy na mieście wtedy, były dla mnie na tyle emocjonalnie poruszające, że na chyba kilka lat co najmniej uniemożliwiły nam porozumienie. Cieszę się, że również te lata dystansu, również współpracy w ramach Rady Powiatu, pozwoliły nam wzajemnie to przedpole gdzieś tam wyczyścić i w tej chwili mam nadzieję, że rozumiemy się lepiej, potrafimy współpracować, rozmawiać i myślę, że z powrotem gdzieś ten klimat uprzednio przyjaźni między nami powraca. Z panem Janeczkiem w drugiej turze zmierzyłem się dwukrotnie, to znaczy w kampanii takiej króciutkiej, wtedy kiedy komisarzem mieliśmy pana Malika i zaraz później, kiedy były kolejne wybory, czyli 4 lata temu i obecnie trzeci raz. W tamtych wyborach stworzono taki klimat, kiedy mimo tego, że w pierwszej turze chcę przypomnieć, ja ponad 1,5 razy więcej głosów miałem niż mój konkurent do drugiej tury, to wybory przegrałem i ja obawiałem się, że je przegram, dlatego że stworzono klimat ataku na mnie. Przypisywano mi te twarze takie właśnie, jakiegoś awanturnika, do czego się nie przyznaję. Jakiegoś człowieka, który się sonduje ciągle, do tego wyjaśniłem. Ja się nie przyznaję, to nie moja piłka, że tak powiem. Wmawiano ludziom, że obrażam kobiety, które przychodzą zatroskane o pracę, co było nieprawdą. Dzisiaj taką samą nieprawdę stara się na przykład przedstawiać pracownikom MZUK-u. To co mówiłem, że ja
rzekomo podczas spotkania z wyborcami mówiłem o rozwiązaniu MZUK-u i zwolnieniu ludzi. Uspokajam ludzi, nie zamierzam MZUK-u rozwiązać i nie zamierzam nikogo zwalniać. Ale taki klimat jest gdzieś tam tworzony. No cóż, tym razem wydaje się, że jak gdyby piłka się odwróciła. Ludzie mają dość tej ekipy, szczególnie prywaty, która się tutaj szerzy. Ja niekoniecznie muszę wierzyć w rewelacje, które mi są przedstawiane, ale wiemy doskonale, że ci, którzy boją się utraty władzy i ich poplecznicy boją się o konkretne prywatne rzeczy. O apanarze synów niektórych byłych radnych, którzy ponoć 3800 zł na rękę dostają, a którzy w ogóle nie mają żadnych kwalifikacji. Takich ludzi pousadzał pan Janeczek wśród swoich przyjaciół politycznych bardzo wiele. I te osoby dzisiaj no, bardzo czasami boleśnie bronią swojego stanu posiadania, ale to jest kosztem tak naprawdę nas wszystkich. Miasto należy do nas wszystkich, a nie tylko do tych, którzy je obsiedli. Mm-hmm. W poniedziałek radni nowej kadencji odebrali zaświadczenia. W przyszłym tygodniu pierwsza Rada Miasta za przysiężenie. Rada Miasta w nowym składzie, teraz 15-osobowym, o 6 mniej radnych, 10 absolutnie nowych ludzi. Przypuszczam, w większości z tych osób może pan znać, nie znać. Jak pan widzi współpracę z tą Radą Miasta? Jakby pan ją odniósł do tej Rady Miasta, z którą pan przez krótki okres czasu współpracował? Jawi się ona jako łatwiejsza rada do współpracy? Czy też są silne charaktery i ludzie, z którymi uważa pan, no, będzie musiał znaleźć kompromis, bo może być ciężko, żeby dogadać się? Czy tak, z jednej strony, proszę państwa, trzeba odnotować, że ten nowy skład Rady Miasta, 15-osobowa mniejsza rada, jest jednak skutkiem pewnych bardzo negatywnych trendów, które się w mieście dzieją. Ja cieszę się pewnie, że ona jest mniejsza, bo uważam, że te bardziej rozbudowane rady nie służą społeczeństwu tak naprawdę, tylko służą gdzieś tam politykierstwu jednak, jak gdyby. Natomiast jest to wynik tak naprawdę sytuacji pogrążającej się tragedii demograficznej miasta. Było nas nie tak dawno ponad 20 tysięcy, a w tej chwili już spadamy chyba poniżej nawet 19 tysięcy mieszkańców, którzy się wymeldowali. Z tych, którzy są zameldowani, sami odczuwamy, że mieszka tutaj w mieście jeszcze mniej. To wymeldowanie mieszkańców oznacza, że już tutaj nigdy nie wrócą, że płacą podatki gdzie indziej. Stąd ta rada jest mniejsza, bo jest nas po prostu mniej. Więc skutkiem takich negatywnych tendencji jest ta mała rada. Natomiast fakt, że jest to rada 15-osobowa, sam w sobie jest dla mnie pozytywnym już elementem. Dwa, że radni wybierani byli w wyborach jednomandatowych. To jest duża, fajna sprawa, dlatego że nie będzie też w danych okręgach, w osiedlach jakiejś konkurencji takiej dziwnej między radnymi i wygrywania sobie jednych radnych przeciwko drugim radnym przez urzędującego burmistrza. Każde osiedle, każda dzielnica miasta w tej chwili ma jednego radnego, tak jak jednego burmistrza. Wie, przez którego radnego kontaktować się z władzami miasta, któremu radnemu powierzać swoje sprawy do przekazania dalej. Również ten radny będzie miał poczucie, że w danej dzielnicy, jeżeli będzie potrzeba zorganizowania spotkania z burmistrzem, to on będzie gospodarzem, bo on jest jak gdyby przedstawicielem tej dzielnicy w Radzie Miasta. To jest bardzo pozytywna sprawa. Ta rada już na pierwszy rzut oka, jak się na nią patrzy, napawa mnie bardzo optymistycznie. Po pierwsze, jest tam bardzo wielu nowych radnych, a więc ludzi nieskażonych politykierowaniem, jakimś tam układaniem się, robieniem polityki, załatwianiem własnych interesów. To jest pewnie też wyraz dążeń społeczeństwa, że społeczeństwo jest zmęczone tymi rzeczami, które w Radzie dotychczas były praktyką. Ludzie postawili na ludzi zupełnie, na radnych zupełnie nowych i jest to bardzo fajna rzecz. Wśród tych ludzi, których nie wszystkich dobrze znam, niektórych znam i cieszę się, że zdobyli mandat. Bardzo się cieszę, że znalazł się tam również bardzo stosunkowo młody radny, co zawsze było moją troską i teraz jest moją radością, że tak się stało, dlatego że zawsze się obawialiśmy, że pionki się starzeją, że są społeczeństwem ludzi coraz starszych, ludzi zresztą w dużej części coraz bardziej odchodzących niestety. Ludzie starsi głosują na swoich rówieśników, więc te poprzednie rady czasami no, były reprezentowane przez osoby, przez emerytów, przez osoby, którzy już są w wieku poprodukcyjnym, którzy nie uczestniczą aktywnie, zawodowo, w problemach, które innych dotyczą.
Obawialiśmy się zawsze, że właśnie starsi ludzie nie zagłosują na swoje dzieci, na swoich synów, na swoje wnuki. Tym razem to chyba synowie i wnuki. Tutaj muszę z taką jednak sympatią się odnieść do tego, co wywołał w Pionkach pan Saniewski, ponieważ to on poruszył tę młodość w Pionkach. Młodość, która zawsze napawa jednak pozytywnie nadziejami. Ja w pierwszej swojej kampanii, przypomnę, stworzyłem taki ruch Młodzi dla Pionek. I wtedy również dość dużo młodych ludzi kandydowało, ale to były te wybory na listy. I niestety, chociaż ówczesnemu jednemu z moich kandydatów o włos prawie omsknął się mandat, ale jednak zdecydowanie u nas trudniej było w normalnych wyborach wprowadzać młodych radnych do rady. Więc cieszę się, że osiedle moje akurat, na którym mieszkam, zagłosowało na młodego człowieka, młodego radnego. Chciałbym również wykorzystać ten pozytywny entuzjazm młodych ludzi w mieście, bo to ich miasto. Albo to będzie miasto ich nadziei i ono się odrodzi, bo to z nimi trzeba to miasto odradzać. Z całym szacunkiem dla mojej mamy i jej pokolenia, ale to młodzi ludzie muszą tutaj wnieść tego ducha rozwoju miasta. Chciałbym prosić radnych, ponieważ rada się zmieniła. Jest taka możliwość, że komisje problemowe Rady Miasta, ich będzie teraz będą mało liczne, bo tych radnych jest mniej, żeby uzupełniały swoje skład, jest taka możliwość, o członków spoza Rady Miasta, spoza radnych, i ucieszyłbym się, gdyby takimi doradcami, szczególnie w sprawach edukacji, w sprawach sportu, w sprawach młodzieży, ale również w sprawach promocji miasta, w sprawach rozwoju uczestniczyli jako członkowie Komisji Rady Miasta ludzie młodzi. Zapraszam serdecznie, będę radnych namawiał do tego. Wydaje mi się, że jest to bardzo fajny pomysł. Porozmawiamy chwilkę o Urzędzie Miasta. Ja wiem, że ciężko jest mówić teraz o personaliach, o konkretnych stanowiskach, o nazwiskach, bo to chyba wszystko dopiero po ewentualnym wyborze. Ale czy uważa Pan, że potrzebna jest odnowa w Urzędzie Miasta i w podległych jednostkach i zmiana na kilku kierowniczych i stanowiskach? Jeżeli tak, to jakich? I czy Pan już może zdradzić teraz, kto byłby nowym zastępcą burmistrza, czy to burmistrz? Na pewno coś już w głowie jest. No, ciężko spodziewać się, że Pan nie ma takiej nazwy, bo pewno Pan ma. No, jeżeli Pan nam nie zdradzi, to my to zrozumiemy, ale to może zapytam tak globalnie, czy gdzie Pan widzi największą bolączkę i co trzeba by w pierwszym od razu kroku zmienić? Proszę Państwa, ja gdy pierwszy raz obejmowałem władzę w mieście 8 lat temu, byłem pełen entuzjazmu, wiary w pozytywne odruchy ludzi, współpracowników. Starałem się uniknąć jakichkolwiek zwolnień w świadomości tego, że w Pionkach, kiedy brak jest pracy, to niepokojenie rodzin, które żyją z tego, że ktoś pracuje tu czy tam, jest rzeczą niecelową. Starałem się ułożyć współpracę z tymi ludźmi, których zastałem. I muszę przyznać, że chwilami boleśnie odczułem, że był to błąd. Jednak osoby, które są najbliższe, poprzez które realizuje się politykę w mieście, za którą się odpowiada, bo to ja będę odpowiadał. Nikt inny nie będzie rozliczany, tylko burmistrz, jeżeli wygram. Jeżeli ja mam za coś odpowiadać, to muszę mieć narzędzia, również osobowe do tego, aby swoją politykę, swoją wizję miasta skutecznie móc realizować. Dlatego też zawsze taką najbliższą osobą jest wiceburmistrz, który jest z nominacji politycznej, prawda? On jest jak gdyby tym najbliższym współpracownikiem burmistrza. A często przywiąże ale nazwisko Marzena Murawska. Coś jest w tej plotce prawdy, czy kompletnie strzał chybiony? Ja słyszałem też inne nazwiska. Pani Marzena Murawska jest jednym z najbliższych mi osób, które wspierały mnie, wspierają i współpracowały i współpracują ze mną od wielu lat. Również wtedy, kiedy przez ostatnie 4 lata nie była członkiem Rady Miasta. Jako członek Rady Miasta dała się poznać jako osoba niezwykle merytoryczna. To nawet wtedy, kiedy nie była członkiem Rady Miasta, to pomagała wielu radnym, którzy zwracali się z prośbą czy o sformułowanie pewnych wystąpień, petycji czy pism. Jest osobą, którą darzę ogromnym zaufaniem, również jeśli chodzi o kompetencje. I na bardzo gdzieś tam jakimś etapie na pewno też rozważałem sytuację, czy gdybym nie wygrał, to nie mógłbym skorzystać z jej pomocy. No nasze rozważania skończyły? Niemniej jednak po analizie sytuacji, która nastąpiła również po tych wyborach, mamy świadomość, że
część miasta tak naprawdę jest zarządzana z Radomia. To są nasze szkoły, to jest Urząd Pracy, to są cała służba zdrowia. I dlatego też ta współpraca między miastem a powiatem powinna być jak najbardziej płynna. Dlatego też w sytuacji, jeżeli ja zostanę wybrany burmistrzem miasta, to bardzo bym chciał, żeby pani Marzena, przejmując mój mandat radnej w powiecie, stamtąd mogła sprzyjać tej dobrej współpracy między mną i powiatem. Dlatego też na tym etapie jest to, że tak powiem, sugestia, która nie odpowiada obecnym naszym ustaleniom czy oczekiwaniom, a one się spełnią w poniedziałek, bo w poniedziałek będzie wiadomo, czy jestem burmistrzem i czy w związku z tym pani Marzena jest radną powiatową, czego jej bardzo życzę. Czyli mam rozumieć, że jeżeli pan zostanie wybrany burmistrzem, to w poniedziałek nazwisko dotyczące burmistrza będzie już mógł oficjalnie zdradzić. Nie. Jeszcze. Przyznam, że nie. Proszę państwa, jest takie troszeczkę rzeczą pewnie niezręczną, dzielenie skóry na niedźwiedziu. Ja mam dość duży szacunek również dla ludzi, dla ich wyborów i nie śmiałbym na tym etapie osobom, które chciałbym, aby podjęły ze mną współpracę, składać takich propozycji, ponieważ są one przedwczesne. Poniedziałek, ten powyborczy, kiedy poznamy nazwisko burmistrza miasta, będzie dla mnie poniedziałkiem bardzo pracowitym, o tyle, że o tej samej porze, o 14:00, odbędzie się pierwsze posiedzenie Rady Miasta w Pionkach, a ja w tym samym czasie nie będę tutaj mógł być obecny, będę uczestniczył w posiedzeniu pierwszym Rady Powiatu w Radomiu, którego mandat nadal będę obejmował i piastował do momentu oficjalnego ogłoszenia wyników wyborów. Dlatego też poniedziałek nie da mi możliwości rozmów z osobami, które chciałbym zaprosić do współpracy. Myślę, że tych osób w Pionkach, które merytorycznie mogłyby podjąć różne działania, jest dość sporo. Mam niektóre takie w polu widzenia osoby, które bardzo bym się ucieszył, gdyby taką współpracę ze mną podjęły. Praca w mieście i uporządkowanie miasta z pobieżnych nawet obserwacji wynika, że wymagają naprawdę dużej pracy i dużej kompetencji i chciałbym wspierać się zaufaniem i kompetencją współpracowników. Dlatego na tym etapie nie potrafię bez rozmów z tymi osobami niczego powiedzieć i w poniedziałek na pewno nie będę w stanie tego uczynić. Rozumiemy. Stara polityczna prawda mówi, że najtrudniejsze decyzje i te najmniej popularne podejmuje się w pierwszym roku urzędowania. Uważa pan, że takie decyzje byłyby przed panem, które mogły być... No wiadomo, że ciężko teraz je też zdradzać, tak? Bo o niepopularnych decyzjach nie mówi się przed wyborem na burmistrza, ale znowu tak samo dużo chodzi znowu plotek i dziwnych historii powtarzanych... Poproszę to może te plotki przytoczyć, ja od razu skomentuję. Więc krótko, niech pan mówi tak, nie, bo... Tak, bardzo proszę. Pierwsza historia, prywatyzacja MZUK-u, zwalnianie ludzi. Nic mi na ten temat nie wiadomo. Druga historia... A więc plotka zupełnie... Mhm. Mówię, jeżeli mówię, że nic mi na ten temat nie wiadomo, to znaczy, że ja w ogóle takich myśli i takich projektów nie miałem. Mhm. Druga historia, restrukturyzacja w MZOIS-ie i to dość pokaźna. Poważna, duże zmiany. Niekoniecznie może związane też ze zwolnieniami, tak, ale wzruszenie tych struktur, tak? To znaczy, często pod pozorem restrukturyzacji różnych instytucji rozumie się pytanie o szefów tych instytucji, bo to tak wygląda, ale są to różne pytania. To nie jest pierwszoplanowa sprawa dla mnie. W ogóle drobiazg, nie myślałem o tym odnośnie MZOIS-u na przykład. Te dwie instytucje, MZUK i MZOIS, przez ostatnie 3 lata działalności ich w Pionkach. To znaczy tak, jeśli chodzi o MZUK, to każdy z nas pozytywnie na mieście obserwuje to, że jest czyściej, że jest ładniej, że są kwiatki. Pytanie tylko, jakim to się kosztem odbywa. Z tego, co mi wiadomo, MZUK znowu pogrąża się w zadłużeniu. I to jest troska do rozwiązania. Jeżeli pan mówi o najbardziej jakieś drastyczne decyzje, to proszę państwa, ja obawiam się, że te pierwsze decyzje to będą decyzje, które nie tyle mieszkańcom, co mnie będą podnosiły włosy na głowie, te resztki włosów, które posiadam, ponieważ miasto znajduje się w bardzo złej kondycji finansowej. Ja już o tym mówiłem, że w roku 2006 mój poprzednik, po to, żeby wygrać wybory, na tyle szalał, że po wyborach w kasie miasta nie było nic. Jeżeli mówię o w kasie miasta, to znaczy na kontach miasta.
Natomiast grudzień jest takim miesiącem, kiedy wypłaca się dodatkowe wynagrodzenia pracowników. Jeżeli na koncie nie ma nic, subwencje państwowe wpływają wcześniej i są już wydatkowane. Miasto nie ma żadnych rezerw wtedy, żeby mieć czysty pieniądz na przykład na przelewy, na wynagrodzenia. W tamtym czasie myśmy mieli to szczęście, że jeszcze był w stanie takim rabunkowej gospodarki Pronit i mogliśmy sprzedawać złom. Kontrahenci byli na tyle, że tak powiem, wobec nas wychodzący naprzeciw, że wpłacali nam na konto pieniądze za złom, który wybierali sobie, wycinali tam w następnych tygodniach. I to pozwoliło nam odetchnąć z ulgą. W roku 2010 mój konkurent również tak szalał finansowo, żeby wygrać wybory, że po wyborach nie miał pieniędzy w kasie, ale to on wygrał i to on miał problem. Ten problem rozwiązał w sposób najbardziej skandaliczny, jaki można sobie wyobrazić. Dlatego, że wpłynęły pieniądze na Orlika, te pieniądze, których nie wolno było mu ruszyć, on przeznaczył na wypłatę dla nauczycieli, żeby uspokoić to środowisko. Zyskał sobie spokój, natomiast miasto w konsekwencji musiało zwrócić nie tylko te pieniądze, ponieważ Orlik musiało w rezultacie w lwiej części sfinansować samodzielnie. Miasto na tym straciło ponad 330 tysięcy złotych. No, jest to w moim przekonaniu absolutnie niezgodne z naszym wspólnym interesem, tylko interesem osoby, która nie licząc się z miastem, kosztem miasta stara się zapewnić sobie stołek włodarza. Tym razem widzieliśmy również wszyscy, w ostatnim okresie pojawiało się bardzo dużo, po 13 latach nareszcie doczekaliśmy się nowych chodników, nowych fragmentów asfaltu. To cieszy. Pytanie tylko, kiedy te faktury wpłyną. Obawiam się, że wpłyną w miesiącu grudniu. Wtedy, kiedy kasa miasta znowu może być zupełnie pusta, a oczekiwania pracowników struktur miejskich na wypłaty przedświąteczne będą oczywiste. To mogą być problemy, które zmrożą mnie po wyborach. Obiecaliśmy nie wyciągać trupów z szafy. Nie będziemy tego robili, nie będziemy odgrzewać żadnych starych kotletów, ale jednak... No musimy zapytać, czy podczas swojej krótkiej, kilkunastomiesięcznej kadencji, teraz w perspektywie kilku lat, może pan się przyznać, że wtedy pan popełnił jakieś błędy swoimi zachowaniami, decyzjami? Czy jak pan to mógł swoją kadencję z perspektywy tych kilku lat? Oczywiście. Po sześciu latach lepiej widać emocje wtedy. O konkretne przykłady, co pan uważa za swój błąd? Co bym teraz, po sześciu latach pan by tego już nie zrobił i pan by inaczej to rozwiązał. Pierwsze błędy, do których się muszę przyznać, to są błędy osobowe, ludzkie. Środowisko, które mnie wykreowało, moi przyjaciele nie poszli ze mną do urzędu, aby przejąć władzę. Ja zostałem zupełnie sam. Musiałem się posługiwać ludźmi, których zastałem, albo ludźmi, których mi w różny sposób sugerowano i okazało się, że nie zawsze to były sugestie właściwe i tego się trochę wstydzę, to znaczy tych moich trafień personalnych. Jeśli chodzi o rzeczy, których się pewnie wstydzę, proszę Państwa, ja działałem wtedy, ten kto pamięta tamte czasy, w sytuacjach niesamowitej wręcz, nagonki na mnie. Tego, co tu wyczyniano pod kierunkiem osób, które później profity z tego zresztą miały, było rzeczą niesamowitą i niespotykaną. Pionki stawały się rzeczywiście głośnej, to w sposób negatywny, ponieważ tu ściągano telewizję, tu wywoływano burdy różnego rodzaju, prowokując mnie również do zachowań, do reakcji, która chwilami na pewno była zbyt emocjonalna. Dzisiaj mam spokojniejszy stosunek do tamtych reakcji. Również chyba nauczyłem się znacznie więcej ludzkich odruchów, aby na takie prowokacje odpowiadać z uśmiechem i spokojniej. I to jest ten kapitał, który przez 6 lat, mam nadzieję, również pracując w powiecie, zgromadziłem. Pracując w powiecie, muszę też to dopowiedzieć, zyskałem nie tylko nowe doświadczenia samorządowe, ale również wielu przyjaciół i wiele kontaktów w różnych partiach politycznych. Kiedy w powiecie w poprzedniej kadencji zorientowano się, że uzyskałem, tak jak partie polityczne, moje środowisko, przecież małe, mandat radnego, byli przerażeni, że te burdy, które są w mieście, przeniosę ze sobą do powiatu. Po czym
powolutku ze zdziwieniem odkrywano, że jestem człowiekiem zupełnie łagodnym, zupełnie racjonalnie działającym, przyjaźnie nastawionym, spragnionym dyskusji merytorycznej i wymiany merytorycznego poglądów. Nie byłem w żadnej koalicji w powiecie, a mimo to kilka projektów uchwał Rada Powiatu na mój wniosek uchwaliła albo powstrzymała. Na koniec kadencji życzono sobie ze wszystkich stron, abym się po wyborach znowu tam pojawił, że taka osoba, jaka jestem potrzebny. To pokazuje, jak można komuś przyprawić naprawdę zupełnie inną twarz człowieka, niż on jest. Dlatego jestem wdzięczny również Państwu dzisiaj za to spotkanie. Pytano mnie, czy się nie obawiam jakichś kłopotliwych pytań, jakichś... Nie obawiam się. Proszę Państwa, ja nie jestem rasowym politykiem w tym sensie, żebym jakąś część prawdy, jakąś część zdarzeń, swoich własnych opinii, przemyśleń musiał ukrywać ze względu na jakąś tam grę polityczną. Jestem pod tym względem nadal człowiekiem w dużej mierze bardzo szczerym, a jeżeli tak, to nie boję się pytań i nie boję się spotkań i nie boję się rozmów, ponieważ w każdej z nich jestem całym sobą, ze swoimi myślami, z bagażem przemyśleń i doświadczeń i w związku z powyższym takich obaw nie mam. Także to chyba jest odniesienie do tamtych czasów. Jeszcze raz chcę powiedzieć. Ja byłem naprawdę w sytuacji tak ekstremalnych ataków, że wielu przyjaciół, burmistrzów, wójtów, gdy mnie spotykało, to pierwsze pytanie było, jak ty to znosisz? Jak ty to znosisz? No, wtedy, kiedy oddałem władzę, przyznam, że jeszcze przez pół roku zdrowotnie trochę znosiłem, to wtedy dopiero jest reakcja organizmu na takie sytuacje. Jest to przeszłość, która w moim przekonaniu jest wstydliwą przeszłością dla miasta, nie tylko dla mnie, dla tych, którzy mnie atakowali w sposób na ogół, czy ze względów prywatnych tak naprawdę, swoich interesów prywatnych, układów, które tutaj zastałem, które się poprzerywały. Mam nadzieję również teraz, że mimo tego, że jest szansa, że ta władza, która jest, odejdzie, to ona również jest wyizolowana, że ci ludzie, którzy również w internecie bardzo złe, znowu próbują trupy z szafy wygrzebywać i wskrzeszać, oni są coraz bardziej izolowani przez społeczeństwo, oni się sami izolują i staną się niedługo taką zupełnie marginalną mniejszością. Mhm. Większość tak naprawdę to są ludzie zdrowomyślący, zaniepokojeni miastem, odczuwający potrzeby i obawy i troski codziennego życia. I myślę, że ci wszyscy ludzie chcą po prostu skończyć to, co tutaj było przez ostatnie lata. Mówię i o tych 2 latach moich rządów, kiedy mnie atakowano w sposób bezpardonowy i tych 4 latach kolejnych prywatyzowania sobie miasta na swój własny użytek przez rodziny radnych i osób związanych z władzą. To się musi skończyć. To miasto należy do nas wszystkich i ja myślę, że my wszyscy weźmiemy je w swoje ręce tak, żeby ono się ładnie rozwijało. Na koniec cię mogę w naszym... To już na koniec, przepraszam. Prawie na koniec, bo jeszcze będzie jedna rzecz. Tutaj dopowiem panu taką trochę nutą, może zauważyłem, czasami spotykam się, jestem czasami zapraszany do środowiska harcerskiego, z którego wyrosłem, które mnie ukształtowało w dużej mierze i zauważam rzeczywiście, że z wiekiem te gawędy instruktorów, im starszych, to są tym dłuższe. Więc to widocznie stąd się też bierze to. Ale to jest tak last but not least, hasłowo klucz w Pionkach. Praca, bezrobocie, tak. Przez każdego kandydata powtarzane i odmiane przez wszystkie możliwe przypadki. Każdy wie, co jest najważniejszym problemem Pionek, każdy o tym mówi, każdy zapewnia o aktywnym poszukiwaniu inwestorów, miejscach pracy dla młodych. No, słyszymy to z wszystkich ust, przez wszystkie przypadki odmieniane w trakcie kampanii praktycznie 24 godziny na dobę. A ja chciałbym porozmawiać o konkretach, tak? Jakie pan widzi błędy, zaniedbania obecnej władzy? Co można zrobić lepiej, skuteczniej? Zachęcić inwestorów i stworzyć te możliwości. No bo jednak pan pewnie jakieś pomysły ma, tak? I chcielibyśmy o tym usłyszeć po prostu konkretnie 3-4 pomysły, które by pomogły mieszkańcom w znalezieniu pracy. Wiadomo, że burmistrz tej pracy nie daje, tak? Ale stwarza możliwości. Znaczy, ja widzę takie 3 kierunki, które będę chciał intensywnie w tych kierunkach działać. Pierwsze, o którym każdy mówi, w ten sam sposób prawie, to jest PRONIT. To są te tereny inwestycyjne, które w sposób unikatowy w Polsce są własnością samorządu. I samorząd przez wiele lat, to już jest 8 lat, nie potrafi skutecznie tak naprawdę z tych terenów, z tego bogactwa własnego skorzystać. Te tereny są źle zagospodarowane, nie są atrakcyjne dzisiaj dla inwestorów.
udaje się pozyskiwać bardzo małych inwestorów na tereny, które tak na dobrą sprawę powinny służyć wielkiemu przemysłowi. Ten teren musi być przygotowany do inwestycji. Przez 8 lat, 10 lat praktycznie od przejęcia tych terenów, one nie mają szczegółowego planu zagospodarowania. Jeżeli mój konkurent, panowie w debacie uczestniczyliście, tej, którą zorganizowaliście, nagle twierdzi, że po 2 latach, kiedy go nie było, kiedy ja sprawowałem władzę, on nagle zastał tereny Pronitu w tak strasznym stanie, który, prawda, go zdziwił, to chcę powiedzieć. Ja przejąłem od mojego poprzednika Pronit, który był niezinwentaryzowany, niespisany, niezagospodarowany, gdzie prowadzona była rabunkowa, że nie powiem, wręcz przestępcza działalność kradzieży. Wszystkiego, co tam było. Jeżeli się coś nie spisze, nie wie, co się ma, to wtedy łatwiej kraść, bo nie wiadomo, co się ukradło. Tam była prowadzona również wycinka nielegalna, intensywna drzew, niszczenia drzew, co ponoć nadal trwa. Ja Pronit spisałem, zrobiłem inwentaryzację tego, co jest. Sprowadziłem tutaj specjalistę, chemika od materiałów wybuchowych, ponieważ wiedziałem, że tam są niebezpieczne materiały. Mój następca, pan Janeczek, go zwolnił. Pronit musi być atrakcyjny dla dużych inwestycji, o których wszyscy marzymy. Dopiero wtedy możemy ich tutaj zapraszać. A więc Pronit, to jest raz. Druga rzecz to jest to, że ja wykazałem swoją determinację w pomaganiu przedsiębiorcom, żeby stąd, jeżeli już tutaj zahaczą, to żeby stąd nie odeszli. To jest rzecz, którą może trochę nawet nie powinienem przywoływać, bo nie mam w sobie jakiejś takiej nuty egoistycznego chwalenia się czymś, ale chcę pokazać jako przykład. Proszę Państwa, kiedy pojawił się Sudal, to nie pojawił się na Pronicie. Pronitem nie był zainteresowany. Był zainteresowany tą działką, która akurat pasowała, która w tamtych czasach już nie miała strefy ekonomicznej, ponieważ mój poprzednik zgodził się na jej zdjęcie z tej działki. Przywrócenie tej strefy ekonomicznej na to wysypisko nielegalne śmieci graniczyło z cudem. Myśmy podejmowali z moim zastępcą wszelkie możliwe interwencje, żeby ta działka, ta strefa ekonomiczna tam wróciła i żeby Sudal tam się mógł zakotwiczyć. Nie pomagały interwencje poprzez księdza biskupa do pana wicepremiera Gosiewskiego. Gdzieś to wszystko w rządzie umierało i wydawało się, że się nie da. A inwestor nie jest skłonny czekać kilka lat na działkę, bo inwestycje i miejsce na taką inwestycję znajdzie gdzie indziej. Ale nasza determinacja z moim zastępcą była na tyle silna, na tyle wiele kanałów próbowaliśmy uruchomić i dotrzeć, gdzie jest blokada naszego tematu i znaleźliśmy ją. Po dziś dzień chcę powiedzieć, że jestem bardzo wdzięczny ówczesnemu wiceministrowi przemysłu, panu Pawłowi Poncyliuszowi, bo to było to miejsce, gdzie udało nam się wreszcie odblokować sytuację z jego życzliwością i Sudal powstał. Ja nie wiem, jaki był powód, że inwestor, który pojawił się pod koniec mojej kadencji i był zainteresowany budową toru wyścigowego, ostatecznie tego toru nie wybudował. To byłaby olbrzymia nadzieja na rozwój miasta, jeśli chodzi o rekreację, o sport, o przyjazdy tutaj ludzi, jak to się mówi, z dużymi kiesami, bo oni zostawiają pieniądze. Bardzo żałuję i przykro mi jest, że to się już nie stanie prawdopodobnie, ale przyznam szczerze, że sam temat jest na tyle ciekawy, że jeżeli nie ten inwestor, to będę szukał intensywnie, czy inny tego toru wyścigowego w tym miejscu nie będzie chciał wybudować. To jest teren, który należy do miasta, leży na terenie gminy, żeby było śmieszniej, bo jesteśmy właścicielem terenu, ale leży on w gminie. I ta determinacja moja, którą sprawdzili mieszkańcy, może okazać się również tutaj skuteczna. Tak więc jeden kierunek to jest na pewno Pronit. To jest uporządkowanie, zagospodarowanie przestrzenne Pronitu, przygotowanie działek inwestycyjnych i folderów inwestycyjnych pod każdą działkę, tak żeby każdy inwestor wiedział, ile potrzebuje, żeby znalazł.
Tutaj oczywiście możemy również wygrać los na loterii. I ja mówiłem o takiej sytuacji. Za mojej kadencji nagle, też bardzo szybko, w ciągu 2 dni, od sygnału, który dostaliśmy bardzo nieoficjalnego, trafiliśmy do ambasady Indii. Okazało się, że był inwestor, który już odchodził praktycznie z Polski, pod bardzo dużą inwestycję dotyczącą produkcji opon samochodowych. W ciągu 2 tygodni mieliśmy tę inspekcję wieloosobową od tego inwestora i teren Pronitu, tam potrzeba było 1 km2 czy 2 bodajże, tak dużej działki pod tę inwestycję. Bardzo poważnie, że tak powiem, ona mogła się tutaj ziścić. Gdyby ta inwestycja tu się ziściła, to praktycznie dzisiaj już w ogóle nie mówilibyśmy o problemach pionek, bo ta inwestycja spowodowałaby modernizację siły elektrowni, ciepłowni naszej. Zapotrzebowanie byłoby tak duże również na wszelkie media, że mielibyśmy pieniądze również i to zapotrzebowanie by to spowodowało na oczyszczanie ścieków, która czeka z drugiej strony miasta. To się może zdarzyć, ale czekanie na taki los na loterii jest bez sensu. Musimy działki na Pronicie przygotować. Drugim kierunkiem rozwoju jest odblokowanie rozwoju budownictwa w pionkach. To jest to, co sygnalizowałem. Młodzi mieszkańcy pionek budują swoje domy w gminie Pionki, a nie w mieście Pionki. Tam ich podatki potem wpływają, tam ich dzieci chodzą do szkół, a nasze szkoły się wyludniają. Mamy olbrzymie tereny pod budownictwo, ale są zablokowane. To ja chcę przypomnieć. Zrobiłem szczegółowy plan zagospodarowania dla pierwszych terenów tutaj w okolicach partyzantów. Miasto teraz powinno wykupić tereny pod zaprojektowane tam ulice i je wybudować, po to, żeby tam powstawały piękne osiedla. Właściciele tych działek czekają 40 lat na to, by ich już wnuki, nie dzieci, mogły się na ich własności wybudować. To należy zrobić. I mówię, efekt jest oczywisty. To znaczy, dlaczego mówię o budownictwie, gdy pyta pan mnie o pracę? Dlatego, że proszę Państwa, jeżeli tu będą się budowały nowe domy, będą się osiedlali tutaj młodzi ludzie, którzy, bo na ogół w tych nowych domach osiedlają się ludzie w wieku produkcyjnym i reprodukcyjnym, to wtedy tutaj się rodzą dzieci, tutaj dzieci chodzą do szkół, tu wpływają podatki. Jeżeli jest więcej ludzi w pionkach, to więcej powstaje sklepów, różnego rodzaju usług. To napędza koniunkturę. Jeżeli miasto wymiera, mówiliśmy o Radzie Miasta, 2000 mieszkańców mniej więcej się wymeldowało z pionek, to jest to tragedia, która pokazuje ten ruch w drugą stronę. Trzecim kierunkiem rozwoju ekonomicznego miasta, dobrobytu miasta, pracy, powinno być to szczególne miejsce, jakim jesteśmy, czyli środek Puszczy Kozienickiej. Pionki absolutnie nic nie robią dotychczas w tym kierunku, aby ściągać tutaj turystów, stwarzać miejsca rekreacji, to są pieniądze. Jak ktoś nie wierzy, to zachęcam nawet na rowerze, bo to zdrowo, żeby wybrać się do jedynie letnisko i zobaczyć, w okresie letnim szczególnie, ile gospodarstw agroturystycznych, ile wynajmu mieszkań jest, ile różnego rodzaju usług jest tam realizowanych, z czego żyją całe rodziny. Dlatego, że przyjeżdżają ludzie na ten mały zbiornik wodny, przyjeżdżają na spacery, na grzyby i to ta gmina żyje z turystyki i z rekreacji. A my mamy niepomiernie większe walory rekreacyjne. No, te władze nie potrafiły tego dostrzec. Jeżeli ja kupiłem rowery, to one je sprzedały. Ten trójkąt, który znamy tutaj, prawda, na skraju puszczy, który funkcjonował, który się pięknie rozwijał, został z przyczyn no, różnych zamknięty, ale władze nie wspomagały, żeby on zaistniał. Duże zbiorniki wodne możemy stworzyć, są na to pieniądze i można pozyskać środki. Jeżeli by się udało stworzyć, wybudować staw dolny, a ja poczyniłem pierwsze rozmowy z właścicielami gruntów, tam był spór między miastem a właścicielami gruntów o zasięg ich własności. I wszyscy ci właściciele zrozumieli, że na nieużytkach, gdzie nawet krowa nie wejdzie, bo tam są takie bagniste tereny, oni nie mają żadnych korzyści z tego. Jeżeli natomiast dogadamy się z miastem, to miasto wybuduje tam zbiornik wodny, a nasze działki, te, które pozostaną, będą zdecydowanie droższe, będziemy mogli zarabiać. Jeżeli wybudujemy tam zbiornik wodny, to nie po to, żeby łowić tylko ryby. On powinien być obudowany usługami, które zachęcają innych do przyjazdu do pionek, do spędzania tutaj czasu, do kupowania w sklepach,
różnego rodzaju rzeczy, do korzystania z usług, to napędza gospodarkę i dodaje utrzymanie wielu rodzinom. I to jest ten trzeci kierunek, czyli rekreacja, wykorzystanie walorów środowiska naturalnego. Przy czym, tutaj muszę od razu być do przy czym z takim smutkiem, dlatego że docierają do mnie zaniepokojone głosy mieszkańców o tym, że po trzecia firma utylizująca odpady, spalarnia śmieci, jest lokalizowana w Pronicie. I jeżeli rzeczywiście zagrożenie dla środowiska, nie tylko dla naszych organizmów, ale w ogóle miałoby pogorszyć warunki życia w mieście, to jest to działanie, które neguje możliwość sprowadzania tutaj i zachęcania do odwiedzin turystów. Także to jest rzecz, którą będę musiał się również zająć i rozpoznać, jak to jest z tymi spalarniami śmieci, czy one nie zagrażają naszemu rozwojowi i naszemu zdrowiu. Mhm. Już naprawdę na koniec, odchodząc od spraw poważnych, jak pan spędzi w niedzielę wyborczą, niedzielny wieczór, oczekiwanie pewnie wyników, potem ewentualne świętowanie, czy muszę jakieś plany? Znaczy, muszę przyznać, że poprzednie wybory w jakimś sensie bardziej intensywnym przeżywałem i również te wieczory wyborcze w gronie przyjaciół były oczekiwaniem na wyniki, które z poszczególnych okręgów spływały, sumowaliśmy je i przeżywaliśmy. Również sama kampania była jakimś takim jednak za każdym razem emocjonującym przedsięwzięciem. Dzisiaj, tak jak obserwuję, to moja rodzina, bliższa, dalsza, przyjaciele, bardziej ludzie przeżywają wpisy w internecie, jakieś rzeczy, które się dzieją, wydzwaniają do mnie zaniepokojeni to, co słyszeli, to, co widzieli, gdzieś tam zaklejony plakat czy jakieś tego typu zdarzenie. I to te telefony bardziej gdzieś tam próbują we mnie wywołać jakieś emocje, niż je odczuwam. Muszę powiedzieć, że z zdziwieniem dla samego siebie, że te wybory przeżywam w dużym spokoju. W noc wyborczą przed pierwszą turą, to znaczy wieczór wyborczy, wtedy ogarnął mnie pewien niepokój. Natomiast dużo wcześniej absolutnie nie. I teraz również naprawdę jestem jak gdyby bez emocji podchodzę do tej drugiej tury wyborów. Natomiast muszę podziękować i muszę zauważyć rzecz, która jest znamienna, którą da się odczuć. Po pierwszej turze wyborów więcej widzę ludzi uśmiechających się do mnie na uliczycy, zagrzewających, że będą na mnie głosować, mówiących zwyciężymy, a więc również uznających, że moje zwycięstwo będzie ich zwycięstwem. Jest to bardzo miłe i to napawa mnie znowu gdzieś tam spokojnym optymizmem. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Jakub Wojtaszewski, redakcja Pionki 24. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję uprzejmie.